Witam w serii Matma dla Humanów, czyli filmika, które pokazują, jak zdać maturę, nic nie potrafiąc. Tym razem zadanie 9 z matury majowej z roku 2015. Na wykresie funkcji liniowej określonej tym oto wzorem leży punkt S 5 minus 2, zatem parametr M jest równy ileś tam. Ok, przepiszmy sobie wykres funkcji. Przypomnijmy od razu, że f od x możemy inaczej zaznaczyć jako właśnie y. Z kolei punkt S ma współrzędne 5 minus 2, czyli inaczej mówiąc, dla x równego 5, y-owa naszej funkcji jest równa minus 2. Ok, podstawmy to do naszej funkcji. W miejsce y wędruje minus 2, w miejsce x wędruje 5. No i liczymy te oto proste równanie. Pozbywamy się nawiasu, czyli 5 jest wymnażana zarówno z m, jak i z minus 1. Ok. Minus 5 plus 3 to minus 2. O, z tego co widać, minus 2 się kasują, ale możemy to pokazać jeszcze dokładniej, przenosząc na jedną stronę liczby. Zatem mamy 0 równa się 5m, więc po podzieleniu obustronnie przez 5 wychodzi, że m równa się 0. Ok, czyli odpowiedź B jest poprawna. Dzięki wielkie za uwagę i zapraszam do kolejnych filmików.